Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Witamy w studiu. Szczęść Boże, księże profesorze. Jest z nami także wojewoda lubelski, pan profesor Przemysław Czarnek. Witamy w studiu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, kłaniam się. Będziemy rozmawiać dzisiaj o pomocy Syryjczykom. Akcja Lubelszczyzna dla Syrii kilka miesięcy temu wystartowała. Jakie są jej pierwsze owoce? Na czym polega? To jest jak gdyby powtórzenie pewnego schematu, jeśli można tak powiedzieć, który Dolny Śląsk pokazał. Tam mieliśmy włączenie się wszystkich grup społecznych, taki ponadpartyjny, ponad podziałami religijnymi ruch, który polegał na tym, że uzbieraliśmy 1 100 000 złotych przeznaczone na doposażenie jednego ze szpitali w Aleppo. Te deklaracje pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Kupnego podpisało 5 biskupów, kościół grekokatolicki, kościół prawosławny, kościół protestancki włączyły się w to. Później jak gdyby po tej linii poszły wszystkie służby mundurowe, aptekarze, uczelnie wyższe, także właściwie cały Dolny Śląsk się w to włączył. I pan wojewoda podjął jak gdyby taką samą akcję w Lublinie, czy na Lubelszczyźnie, z tym, że tutaj postanowiliśmy, że spróbujemy odbudowywać mieszkania. Wiemy, że część Syryjczyków wraca. Ja ostatnio byłem we wrześniu w Aleppo, więc widzieliśmy już te pierwsze mieszkania odbudowane. Do tej pory zebraliśmy około 200 000 złotych. Mamy obiecane jakieś tam większe wpłaty, więc ufamy, że nasi ci tak zwani więksi dobrodzieje się w okolicach świąt zaktywizują i ta suma trochę urośnie. No jesteśmy przed dzień Wigilii, tak? No i teraz... Co się zdarzają, bo to magiczny dzień. No i właśnie dlatego w przeddzień Wigilii apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, a jest ich niemało na Lubelszczyźnie, która pewnie nie jest aż tak zasobna jak Dolny Śląsk, ale ma swoje ambicje i może do tego 1 100 000 dojdzie. Apelujemy do wszystkich, którzy podpisali się pod deklaracją na Zamku Lubelskim we wrześniu. Ta deklaracja i ta akcja rzeczywiście jest wzorowana na Dolnym Śląsku, aczkolwiek inicjatywa z kolei moja wyszła od spotkania z ojcem Ibrahimem z Aleppo, zresztą w którym ściśle współpracuje ksiądz profesor Waldemar Cisło, albo z którym współpracuje z kolei ksiądz Waldemar Cisło tam w Syrii. Mianowicie wtedy ustaliliśmy, że konieczne jest zaangażowanie się właśnie w ten sposób w największą potrzebę, jaka u Syryjczyków jest, czyli odbudowa mieszkań. To rzeczywiście jest tak, że my patrzymy na Bliski Wschód dzisiaj przez pryzmat tego kryzysu migracyjnego, który mamy w Europie i który ma swoje tak negatywne skutki w Europie Zachodniej. Natomiast przecież zdecydowana większość ludzi tam jest na miejscu i chce tam pozostać, a nie ma gdzie mieszkać. W związku z tym ta pomoc na odbudowę mieszkań wydaje się tutaj najbardziej paląca. Zresztą to jest wskazanie księdza profesora, który doskonale zna potrzeby Syryjczyków, nie tylko Aleppo, tylko wszystkich tych miast, które zostały zbombardowane w czasie wojny i zniszczone. A jeżeli bierzemy pod uwagę fakt, co widzieliśmy na filmach nagrywanych przez księdza profesora i odtwarzanych nam również wówczas na zamku, kiedy inaugurowaliśmy tę akcję, że koszt odbudowy mieszkania, średni koszt odbudowy mieszkania jest nieprawdopodobnie niski. Czyli? No to może być czasami 1000 euro, bo są mieszkania, gdzie na przykład tylko szyby wyleciały na skutek wybuchu bomby, więc trzeba szyby postawiać i drzwi ewentualnie uszkodzone. Czasami no, to jest przedział od 1000 do 5000 euro zazwyczaj. To tak, nie są duże pieniądze. Ale dodajmy, tutaj pan wojewoda wspomniał właśnie, dlaczego te dwa faktory są bardzo ważne. Opieka medyczna, to co rząd polski jak gdyby wspomógł naszą działalność. 1,5 miliona euro przekazaliśmy na leczenie Syryjczyków w Tartus, Marmarita, Aleppo Homes. Natomiast drugi etap to jest właśnie mieszkanie, bo pamiętajmy, i to co też jest istotne i może mało to dociera przez media do nas, że mamy w Libanie taką dychającą bombę, bo przypomnijmy, Liban ma 4,5 miliona mieszkańców, mamy około 1 000 000 Palestyńczyków i różne tutaj są dane. Księża mówią, że około 2 milionów Syryjczyków czeka na uspokojenie sytuacji w Syrii, inni mówią, że około 1 000 000. No niemniej jednak, jeśli przyjmiemy, że jest około 2-2,5 miliona na 4,5 milionową społeczność, to wiemy, co się dzieje. Zresztą premier z Libanu został zmuszony na terenie Arabii Saudyjskiej do dymisji, więc boimy się, żeby tutaj nie była następna rzecz. A jeszcze dodam tylko w tym kontekście, o którym mówimy, że w Libanie, ponieważ nie ma aż tylu mieszkań, ci ludzie czasami za jakieś bardzo takie no, skromne warunki, typu garaż czy jakaś taka szopa, płacą dość duże sumy, a tych pieniędzy nie mają, bo nie ma pracy.
Jak to wygląda tak naprawdę w tym momencie? Bo ksiądz profesor mówi, pan wojewoda mówi, że wracają, Syryjczycy wracają do swojego kraju. Ale czy już mogą? Czy jest taka sytuacja, że te powroty te są dosyć liczne? Jak ta sytuacja na przykład w Aleppo w tym momencie wygląda? No, byliśmy w Aleppo, jest książka Dramat Aleppo, pan tak. Adam Bujak, który z trudnościami się przedostał razem z nami. Polecamy ten album, czy na stronie PKWP można nabyć, czy w księgarniach. Piękne zdjęcia i to jednak widać klasę fotografa, który złapał pewne szczegóły, które my, będąc z nim, jakoś nam umknęły. Natomiast pokazuje takie codzienne życie właśnie mieszkańców Aleppo. Z jednej strony mamy tak, restauracje nowe, ciastkarnie, jakiś taki mały przemysł, sklepiki, czy na przykład w ruinach domów na pierwszym piętrze jakieś manekiny z wystawami, oczywiście z Chin jakieś tam sukienki na bal dla pań, a z drugiej strony wieczorem ostrzał, przedmieść, wybuchy i tak dalej. I takie jest z jednej strony życie wracające, bo restauracje nowe i tak dalej, a z drugiej strony jest ciągle ta obawa. No ale tutaj, gdzie w środku miasta, bo około 95% miasta jest wyzwolone, no ci ludzie wracają powoli do życia i starają się odbudowywać to, co można. Ale jednocześnie te środki, które są zbierane i służą odbudowie mieszkań w Syrii, to one oprócz tego, że wychodzą naprzeciw tym największym potrzebom Syryjczyków, to jednocześnie powodują powrót do pracy, bo przecież jednym z największych problemów tam na miejscu w warunkach wojenno-powojennych jest brak pracy. To jest skrajne ubóstwo, 90% bezrobocie. Ci ludzie przez 6 lat ostatnich nie byli bez pracy. W związku z tym pieniądze na odbudowę to jednocześnie praca dla Syryjczyków i możliwość utrzymania rodzin. I to wszystko stwarza możliwość powrotu do normalności w jakiejś perspektywie. A najważniejsza jest nadzieja, tak? Nadzieja, która powoduje, że i ona jest pierwsza, która powoduje, że oni tam chcą zostać i chcą tam wracać. I teraz zwracając uwagę, znów wracając do kosztów tak. odbudowy mieszkań, które wydają nam się śmieszne z perspektywy kosztów, które mamy tutaj w Europie i w Polsce, no to to tylko pokazuje, jak bardzo efektywna może być pomoc tam na miejscu w Syrii, a jak bardzo kosztowna i nieefektywna jest pomoc tutaj na miejscu. Znaczy nie chcę powiedzieć nieefektywna, ale jak bardzo kosztowna tak. I ile można z tego było zrobić tam na miejscu po to, żeby ci Syryjczycy zostali w domu. Ludzie w zdecydowanej większości chcą zostać w swoim domu, nie chcą zmieniać. Czy nie chcą już wyjeżdżać? Czy są takie grupy, że rzeczywiście szykują się? Mieliśmy przykłady ludzi, którzy wrócili na przykład z Włoch, czy wrócili z Paryża. No jednak pamiętajmy, że część z nich to byli ludzie bardzo zamożni, bardzo zaangażowani w. Ja pamiętam może taki przykład, bo one najlepiej przemawiają. Pamiętam w Damaszku, jak prosili nas o 50 tysięcy dolarów na roczne funkcjonowanie stacji dializ. To były 2 aparaty. I ten człowiek mówił do mnie, proszę księdza, jakie to jest dla mnie upokarzające, jak moja firma przed wojną miała kilka milionów euro obrotu, więc nawet to nie byłaby żadna suma dla mnie. Dzisiaj ja was muszę prosić o te 50 tysięcy dolarów, żeby dziennie uratować 4 istnienia ludzkie, bo wtedy 4 osoby mogły korzystać z tej dializy. Zresztą tak uśmiecham się, bo to jednak widać, jak jest ktoś porządnym wojewodą, to widzi. Mamy, pamiętajmy, 6 lat bezrobocia. Inflacja, bo jak przed wojną za funta syryjskiego to była relacja 1 do 52 dolary. Dzisiaj mamy 1 do 520. Także za 1 dolara 520, jak myśmy byli we wrześniu, ponoć teraz troszkę spadło, ale widzimy. Biskup Żbejr opowiadał, że wartość pensji, którą ci ludzie otrzymują, spadła 12-krotnie. Żeby przeżyć, trzeba mieć około 200 dolarów na rodzinę, stąd jest tak ważna ta pomoc, którą my jako Pomoc Kościelnej Potrzeby dajemy w postaci paczek żywnościowych, a Caritas Polska teraz rodzina rodzinie ta adopcja. I to, co jest jeszcze równie istotne, taki aspekt solidarności. Oni nas proszą, nie znudźcie się tą pomocą. My wiemy, że to trwa 6 lat. Żebyście się nie znudzili, nie zostawiajcie nas samych. Bo oni mają świadomość, że tyle lat już trwa ta wojna. I tutaj myślę, że trzeba też pokazać ten wymiar solidarności. Jak ta pomoc, która jest adresowana tam na miejscu, wymiar, wysokość tej pomocy ma się do tych kosztów, które tutaj kraje europejskie muszą ponosić w związku z falą migracyjną? 10-krotnie. Mówi się nawet, tak. że pomoc Syryjczykowi czy pomoc mieszkańcowi Bliskiego Wschodu, który przybył do Europy, jest 10-krotnie droższa w Niemczech na przykład, aniżeli pomoc im tam na miejscu. A efektywność? No to jest skala efektywności, bo jeżeli mamy do czynienia z 10-krotnie większymi kosztami na jednego człowieka, to przekazując te środki tam na miejsce, mamy 10 ludzi uratowanych u siebie w domu, a nie gdzieś utrzymanych. Może też przykład. No, przelot samolotem średnio to jest około 3000. Droga, wiadomo, kraj wojny też z Aleppo do granicy czy do Libanu to będzie około 700 kilometrów. W sumie trzeba będzie pokonać. A tam na miejscu proteza kosztuje 400-500 dolarów. No to mamy
odpowiedź, około 2-3 tysięcy. Oczywiście są takie zabiegi bardzo specjalistyczne, których nie można wykonać ani w Syrii, ani w Libanie sąsiednim. Natomiast generalnie większość zabiegów jest możliwa do przeprowadzenia. W samej Syrii mamy kłopot, bo jest embargo i to też jest nasz protest przeciwko temu, bo wiemy, że trzeba bardzo mądrze nakładać te embarga, ponieważ według starej zasady w polskiej rząd się wyżywi, pamiętamy. Natomiast wiadomo, że tak zwany reżim, czyli władza i tak dostanie wszystkie leki, które jej są potrzebne, a to uderza w najbiedniejszych i pamiętamy, dlatego też dziękowałem pani premier Beacie Szydło za taką wrażliwość okazaną właśnie na pomoc medyczną, ponieważ organizacje międzynarodowe nam mówią, że do tej pory życie kosztowała ta wojna 400 tysięcy istnień ludzkich, ale już nam się nie mówi, że podobną liczbę albo większą śmierci spowodował brak dostępu do koniecznych leków. Na przykład cukrzyca, ciśnienie, takie rzeczy, które codziennie trzeba przyjmować, a nie ma tych leków, bo wielu ludzi, tak jak pan wojewoda wspomniał, ci bogaci już dawno wyjechali, a ci biedni pozostali na miejscu. Właśnie chciałem to rozwinąć. Co to znaczy ci bogaci dawno już wyjechali? No przecież kraje sąsiednie jeszcze przed wybuchem wojny, jeśli ktoś miał kilkaset tysięcy dolarów na koncie, dawały od razu obywatelstwo i paszport. To była norma. Jeśli chodzi o przejazd, czy przedostanie się tą słynnym pontonem, to były ceny na początku 10 tysięcy dolarów za osobę, potem trochę spadły, więc no nie każdego było stać na to, żeby zapłacić 10 tysięcy za podróż. Ci biedni zostali, dlatego była taka konieczność na przykład w Aleppo wydawania kilkunastu tysięcy obiadów dziennie, to co robiliśmy w kuchni tej prowadzonej przez jezuitów, tam gdzie ten słynny krzyż taki, który ma połamane ramiona, to tam właśnie wisi i gdyby nie to, to ci ludzie by z głodu umarli. Proszę zwrócić uwagę, 10 tysięcy euro za podróż pontonem po Morzu Śródziemnym. Ci ludzie tam giną, płacąc tak kosmiczne pieniądze za przejazd do Europy. Nam się wydaje, że oni zbierają się na plaży i nagle ktoś ich pontonami przewozi. To jest akt desperacji. Nie, to jest przede wszystkim akt wielkiego biznesu prowadzonego przez mafię. Mafię północnoafrykańską, mafię włoską. Tak. To są gigantyczne środki finansowe, które mafie zarabiają na absurdalnej polityce europejskiej, która prowadzi do tego, że tysiące tych migrantów toną w Morzu Śródziemnym w tragicznych warunkach, wcześniej opłacając sobie tę podróż w wysokości 10 tysięcy euro. Dodajmy do tego, że są mamieni reklamami, że będą przewożeni luksusowymi jachtami, że w Europie dostaną domy, samochody za darmo. Takie reklamówki są rozdawane pośród tych biednych ludzi. Robi się im fałszywą nadzieję. I to jest właśnie ta nieuczciwość, tak jak pan wojewoda wspomniał, no, to jest okradanie tych ludzi. No, największym beneficjentem tego całego przemysłu, już można powiedzieć, emigracyjnego jest mafia włoska, też gazety włoskie o tym piszą. Więc zaczyna się powoli w Europie pewnego rodzaju otrzeźwienie. Jeśli już Niemcy płacą kilka tysięcy euro rodzinie, żeby wyjechała i nie wracała więcej, czyli widzimy, że już zmienia się to nastawienie powoli. Zaczynamy normalnie, bez emocji, bez polityki rozmawiać. Ufajmy, bo mam taką nadzieję, że wreszcie zaczniemy merytorycznie o tym temacie rozmawiać. Polacy pomagają Syryjczykom. Tymczasem komisarz do spraw migracji Avramopoulos, komisarz Unii Europejskiej, mówi, że Polska, Czechy i Węgry nie okazują solidarności. Jednocześnie dodaje, że napływ emigrantów do Europy to jest konieczność dziejowa. To jest kompletnie pomieszane pojęć i to jest tak naprawdę postawienie sprawy na głowę. Otóż Polacy, Węgrzy i w dużej mierze Czesi okazują solidarność i to wielką solidarność z kim? Otóż z przyszłymi pokoleniami Polaków, Węgrów i Czechów. Otóż polityka, prawdziwa polityka prowadzi do refleksji i polega na tym, że myślimy nie tylko o tym, co się dzieje tu i teraz, w tym roku i w ciągu następnych 3-4 lat do wyborów, tak jak myśli pan komisarz Avramopoulos, tylko myślimy o tym, co będzie za 10 i 50 i 100 lat w tym miejscu. Otóż tu będą żyły nasze dzieci, nasze wnuki, tu będzie żyła moja córka, która dzisiaj ma 17 lat i będzie miała niekiedy niedługo 40 czy 50, czy może moi wnukowie, jeśli ona będzie miała potomstwo. Oni muszą żyć w normalnym kraju, który będzie krajem dla nich bezpiecznym. To jest okazywanie solidarności z przyszłymi pokoleniami Polaków, Węgrów i Czechów, czego nie okazują w żaden sposób już mieszkańcy Europy Zachodniej, między innymi tacy jak komisarz Avramopoulos. No bo pan wojewoda myśli o swojej córce i wnukach, a tamci myślą o swoich psach, które trochę krócej żyją. Mamy typowy model rodziny, jak mówimy, dwoje
dorosłych i dwa psy albo dwa koty. Ale proszę zauważyć, to jest bardzo istotne, co pan wojewoda poruszył, to myślenie dwa kroki do przodu, bo my pomagamy tym najbiedniejszym na miejscu. To nie jest sztuką. Zresztą zwróćmy uwagę na jeden istotny fakt. My się wsłuchujemy, był biskup Żbejr, był biskup Łaciński Aleppo, który dziękował we Wrocławiu przecież wszystkim wrocławianom za to, co zrobili. I zresztą arcybiskup Kupny też powiedział, że wam, kiedy we Wrocławiu była wielka powódź, wielka katastrofa, pomagano nam tutaj. Nikt wtedy nie mówił, wyjeżdżajcie z Wrocławia, tylko tutaj nam pomagano, żeby to miasto doprowadzić do porządku. I biskup Łaciński dziękował wtedy na ręce pani minister Beaty Kempy, że rząd polski, myślę, że dosłownie cytuję, jest jedynym rządem, który pomaga na taką skalę, nie oczekując niczego w zamian. Bo są firmy oczywiście wielkich mocarstw, niekoniecznie rosyjskich, które w setkami czekają już w Libanie, żeby tylko postawić nogę, kiedy będzie możliwość zrobienia biznesu, zresztą tak jak to było w Iraku. To wszystko jeszcze jest jedna refleksja w tym zakresie, bo może ktoś odnieść wrażenie, że jesteśmy przeciwko imigrantom, że przecież pomocy, miłości bliźniego, bo tak też, czasami że jest my też przecież jesteśmy emigrantami i imigrantami w innych krajach, imigrantami zarobkowymi. No ale przecież to jest kolejne poplątanie. No, jeżeli ktoś mówi, a jest trochę takich ludzi, którzy mówią, apelują o otwartość na uchodźców i imigrantów, to nie mówią, to nie wierzą, o czym mówią. Otóż my jesteśmy bardzo otwarci imigrantów i uchodźców. Ja chcę tylko powiedzieć, a to są dane, które są mało dostępne w przestrzeni publicznej i wielu o tym nie wiesz. Przecież tylko w województwie lubelskim, tylko w tym roku, od 1 stycznia do 30 września, przyjęliśmy 1600 uchodźców. W Polsce mamy 1,5-milionową imigrację z krajów z Europy Wschodniej i w ogóle ze Wschodu. To jest zamknięcie na imigrację, zamknięcie na uchodźców, że to jest po prostu nie porywanie się z motyką na słońce i nie robienie głupich ruchów, które będą przyczyniały się do kryzysów społecznych, takich, jakie już widzimy w Europie Zachodniej i jakie będą się potęgowały pewnie w przyszłości w Europie Zachodniej. I myślenie o solidarności z naszymi przyszłymi pokoleniami. My pomagamy uchodźcom, przyjmując ich na tyle, na ile możemy ich przyjąć dla ich bezpieczeństwa i naszego bezpieczeństwa, nie mamiąc jakimiś rejsami, statkami do jakiejś ziemi obiecanej za 10 tysięcy euro po to, żeby umierali na Morzu Śródziemnym. My przyjmujemy imigrantów, bo przecież nasz rynek też wymaga tego i są tu traktowani dobrze i normalnie się asymilują z naszym społeczeństwem, tak jak my się asymilujemy ze społeczeństwami w Europie Zachodniej czy w Ameryce. Natomiast polityka uchodźcza, polityka imigracyjna musi mieć przede wszystkim na pierwszym miejscu na względzie bezpieczeństwo zarówno tych imigrantów i uchodźców, jak i przede wszystkim mieszkańców tego kraju. O tym, zdaje się, zapomniały kraje Europy Zachodniej. Tutaj może warto dodać do tego, co pan wojewoda powiedział, że mając na uwadze dobro tych ludzi, których mamimy naszymi obietnicami, przytoczmy te dane okropne. Ponad 80% kobiet idących tym kanałem libijskim jest gwałconych. Są sprzedawane jako niewolnice seksualne. Dzieci są sprzedawane, często okaleczane, bo łamie im się nogi albo odcina, żeby budziły większą litość i żebrzą w krajach arabskich. Czy młodzież, która jest sprzedawana na organy. Widzieliśmy niedawno, kilka dni temu było w internecie, można zobaczyć, jak sprzedawano 3 Nigeryjczyków. Licytacja na żywo, jak na bazarzach kiedyś w starożytnym Rzymie. Jednego za $400, dwóch pozostałych chłopców po $800. No to na taki świat my się nie godzimy. Nie chcemy się z takim światem godzić. My się godzimy na świat, który chcemy, żeby powrócił do Syrii i na Bliski Wschód. Świat normalny, świat normalnego współistnienia wielu kultur, religii. Po to pomagamy. I to zaczyna być świadomości również mieszkańców województwa lubelskiego, za co bardzo dziękuję, bo ta akcja Lubelszczyzna dla Syrii naprawdę zaczyna się dobrze rozwijać. Może też powiedzmy tutaj to, co pan wojewoda fajnie ujął. Pytany biskup Żbejr, to jest biskup maronicki z Tartus. Czego wy od nas potrzebujecie? On mówi, niczego. Dajcie nam tylko żyć w pokoju. My jesteśmy dumnym, pracowitym narodem, tak jak przed wojną nie prosiliśmy was o nic. Dajcie nam tylko żyć w pokoju. I to jest może przesłanie, dlatego też mówię, to co robimy, te wysiłki, żeby dać im dach nad głową, dać możliwość czy taką świadomość, że jak dziecko będzie potrzebowało leczenia, to ich opłacimy czy dopłacimy do tego leczenia. To co robił Dolny Śląsk, a teraz robi Lubelszczyzna, to myślę, że jest pięknym gestem solidarności, pokazania, że naprawdę nie jesteśmy obojętni na tych ludzi. Czas się kończy, ale może jeszcze jedno krótkie pytanie. Książka Imigranci u bram, kryzys, uchodźcy, uchodźczy i męczeństwo chrześcijan XXI wieku. To też jest ten konkretny problem, prawda?
prawda? Tak, no ja tu pozbierałem pewne tematy, które się pojawiają na różnych spotkaniach, konferencjach. Chcieliśmy pokazać też genezę, też to, te całe procesy sekularyzacyjne, które rozpoczęły się w Europie, w moim przekonaniu, bardzo mocno, zwłaszcza od rewolucji francuskiej. Tak. I z jednej strony pokazujemy pustkę ideologiczną, która powstała, którą wytworzono, niszcząc Kościół katolicki i jego duchowieństwo, a z drugiej strony pokazujemy, że życie nie znosi próżni, w to miejsce przechodzą inne wartości. Męczeństwo chrześcijan XXI wieku, ale tu pamiętamy Ojca Świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI. To wiek XX, XXI są nazwane wiekami męczenników, bo w tym czasie oblicza się, że zginęło 45 milionów ludzi tylko za to, że byli wyznawcami Chrystusa. Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, naszym gościem. Dziękujemy mu za udział w programie. Także wojewoda lubelski, pan profesor Przemysław Czarnek. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I zachęcamy wesołych świąt życzę innych wojewodów do brania przykładu z wojewody dolnośląskiego i lubelskiego i powtarzania tego łańcuszka dobrej woli. Także a mieszkańcom Lubelszczyzny życzymy błogosławieństwa Bożej Dzieciny, która też musiała szukać schronienia. I żeby nie ustawali w tym dziele, które jest kontynuowane do końca marca. Do tego apelu, do tych życzeń również my się dołączamy. Dziękujemy państwu za udział, za uwagę. To był program Polski Punkt Widzenia z panem Okiem.